Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kwasach tłuszczowych Omega 3, bo w ostatnich latach te kwasy zyskały na popularności, a internet rozbrzmiewa dyskusjami o ich niezwykłych korzyściach zdrowotnych. Te fascynujące związki obecne w różnych rodzajach żywności wzbudzają zainteresowanie zarówno wśród naukowców, jak i zwolenników zdrowego stylu życia. A w dzisiejszym filmie skupimy się na 17 naukowo udowodnionych korzyściach płynącym z. Spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3. Kwasy te zyskują uznanie ze względu na swoje wszechstronne działanie, odgrywają one kluczową rolę w promowaniu zdrowiu mózgu i serca, a także w zwalczaniu stanów zapalnych i ochronie przed przewlekłymi chorobami, ale to wszystko w dalszej części. Nie tylko przeanalizujemy ich wpływ na różne aspekty zdrowia, ale także poruszymy kwestię interakcji omega-3 z lekami. Jest to niezwykle ważne dla osób korzystających z różnych form terapii, aby zrozumieć jak kwasy tłuszczowe omega-3 wpływają na działanie leków oraz jak ich ewentualnie unikać albo wplatać w odpowiedni sposób do naszego żywienia, aby nam nie zaszkodziły. Dodatkowo przyjrzymy się, które produkty spożywcze są najbogatsze w ten cenny kwas tłuszczowy, aby osoby oglądające mogli łatwo włączyć je do swojej diety. Co ciekawe, kwasy tłuszczowe omega-3 powiązano z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym w szczególności mogą one pomóc w promowaniu zdrowia naszego mózgu i serca, zmniejszając stany zapalne i chronią przed chorobami przewlekłymi, w rzeczywistości niewiele składników odżywczych zostało zbadane tak dokładnie jak kwasy tłuszczowe omega 3. Pierwsza sprawa może przynieść korzyści w minimalizowaniu depresji i stanów lękowych, bo depresja jest jedną z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie. Obejmuje ona często smutek, letarg, ogólną utratę zainteresowania życiem. Też przewijają się bardzo często epizody lękowe. Lęk to kolejne, częste zaburzenie charakteryzujące się uczuciem strachu, paniki czy niepokoju. Jeżeli mogę was poprosić, to podzielcie się swoimi przeżyciami w tym kontekście, właśnie w kontekście zaburzeń lęku czy paniki, niepokoju, bo ja długo zmagałem się z takimi epizodami. Nawet to już wchodziło w pogranicze takiej paranoi, śmierci, strachu przed śmiercią, bo potem, jak się okazało, miałem rozregulowane neuroprzekaźniki. I w momencie, kiedy to sobie z enterogastrologiem poukładałem, bo to wynikało co ciekawe. Z dysbiozy elitowej wszystko wróciło do normy, dlatego też ciekawi mnie, czy ktoś miał podobne dolegliwości. Co ciekawe, badania wykazują, że osoby regularnie spożywające kwasy omega-3 są mniej narażone na depresję. Co więcej, sugerują to badania przeprowadzone na osobach cierpiących na depresję i stany lękowe. I tutaj suplementy omega-3 pomogły złagodzić te objawy. Kwas alfalinolenowy, czyli ALA, kwas eikozaapentanowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksenowy, czyli DHA. I one wydają się być najbardziej korzystne w leczeniu. Depresji. Omega-3 wpływa na funkcjonowanie neurotransmiterów w naszym mózgu, takich jak serotonina i dopamina, które są kluczowym regulatorem naszego nastroju, a niedobór tych neurotransmiterów często wiąże się z epizodami depresyjnymi. Warto podkreślić, że przewlekłe stany zapalne odgrywają kluczową rolę w rozwoju depresji, a EPA i DHA posiadają właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc w zmniejszeniu stanów zapalnych w naszym mózgu. Omega-3 wpływa na fluidalność błon komórkowych neuronów i może to sprzyjać zdrowiu i wzrostowi dendrytów w naszym mózgu, a zdrowa błona komórkowa to klucz do właściwego przekazywania sygnałów na poziomie neuronów. Tutaj kwasy omega-3 mogą pomagać w neutralizowaniu wolnych rodników, a to redukuje tym samym stres oksydacyjny. Warto podkreślić, że omega-3 może wpływać na czynnik wzrostu w naszym mózgu, jak BDNF, który jest istotny dla przetrwania i wzrostu naszych neuronów. Omega-3 może również modulować oś, podzgórze przysadka nadnercza, czyli ten słynny HPA, który jest ważny w odpowiedzi na stres i może być również zaburzony w. Epizodach depresyjnych. Oś HPA jest aktywowana przez uwalnianie kortykoliberyny, czyli CRH, przez nasze podzgórze, a omega-3 może modulować uwalnianie właśnie CRH, co wpływa na stopień aktywności osi podzgórze-przysadka nadnercza, czyli HPA. I tutaj po uwolnieniu CRH, przysadka mózgowa uwalnia hormony adrenokortykotropowe, czyli ACTH które z kolei stymulują nadnercza do produkcji kortyzolu. Jest to główny hormon stresu, a kwasy tłuszczowe omega-3 mogą wpływać na syntezę i uwalnianie ACTH. Tym samym reguluje nasz stres, tak najprościej mówiąc. Kortyzol uwalniany przez nadnercza jest końcowym efektem właśnie tej osi, a omega-3 może zmienić czułość receptorów kortyzolowych, lub wpłynąć na metabolizm samego kortyzolu, co z kolei może skutkować zmianami poziomu i działaniem samego kortyzolu. też pamiętajmy, że ten kortyzol jest kluczowym hormonem potęgującym epizody depresyjne, jeżeli jest w nadmiarze. Omega-3 ma właściwości przeciwzapalne, co jest istotne, ponieważ procesy zapalne mogą nasilać aktywację tej osi. Przez redukcję stanu zapalnego omega-3 może przyczyniać się do normalizacji funkcjonowania tej osi, a to, umówmy się, jest jedna z bardzo tych topowych przyczyn aktywacji wielu procesów, nie tylko depresyjnych, ale i lękowych, czy zaburzeń szeroko pojętych nastroju, tak to nazwę. I płynnie przejdźmy od mózgu do naszego wzroku, bo kwasy tłuszczowe omega-3 mogą poprawić funkcjonowanie zdrowia naszego oka, a dokładnie DHA rodzaj omega-3 jest głównym składnikiem struktury siatkówki naszego oka, i jeśli nie otrzymujemy wystarczającej ilości DHA, mogą pojawić się najróżniejsze problemy ze wzrokiem. Co ciekawe, spożywanie wystarczającej ilości kwasów omega-3 wiąże się również ze zmniejszeniem ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej. Jest to jedna z głównych przyczyn trwałego uszczerbku zdrowia oka i ślepoty na całym świecie, więc tutaj warto to podkreślić. Pamiętajmy, że DHA stanowi ważny składnik siatkówki, szczególnie w obszarze fotoreceptorów, które są odpowiedzialne za przetwarzanie światła na sygnał nerwowy jest to kluczowe dla zdrowia naszego wzroku. Czyli podsumowując odpowiednia ilość DHA równa się prawidłowo przetwarzany sygnał obrazu w naszym mózgu. DHA posiada właściwości przeciwzapalne, które mogą pomagać w chronieniu przed stanami zapalnymi w naszym oku. Ponadto antyoksydacyjne działanie kwasów tłuszczowych omega-3 może chronić komórki siatkówki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez stres oksydacyjny. No i teraz właściwości zdrowotne, które zaciekawią mamy, aktualne lub przyszłe. To jest kluczowy związek, który trzeba brać z żywności, jak i czasami z suplementacji podczas ciąży, bo odpowiednie stężenie kwasów tłuszczowych EPA, DHA i ALA nie tylko wpływa na prawidłowy rozwój całego układu nerwowego dziecka, ale w szczególności mózgu i wzroku dziecka. Ponadto udowodniono, że kobiety suplementujące się kwasami tłuszczowymi omega-3, ich dzieci mają lepszy rozwój poznawczy, lepszą komunikację, umiejętności społeczne w późniejszych latach, mniejsze problemy behawioralne, zmniejszenie ryzyka opóźnienia rozwoju. No i tutaj wiadomo, że potrzebne są dalsze badania, aby ten temat jeszcze zgłębiać, ale ta nauka w tej materii jest bardzo dobrze ugruntowana i jest mnóstwo metaanaliz, które to potwierdzają. Też DH jest głównym składnikiem błony komórkowej w mózgu i wysoka zawartość DH w błonie komórkowej sprzyja ich płynności i całemu funkcjonowaniu, tak naprawdę, co jest kluczowe dla rozwoju naszego mózgu. DH przyczynia się do rozwoju synaps, czyli połączeń między neuronami, a to połączenie jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju poznawczego i umiejętności w komunikacji nie tylko w latach tych młodszych. Początkowych, niemowlęcych, ale w latach również późniejszych. Więc warto zadbać o to żywienie, suplementację. Jeżeli chodzi o jakie produkty będą najlepsze, aby dostarczyć tej 4 gramowej porcji, czasami nawet, to będę mówić w dalszej części. No i tutaj jeszcze raz podkreślę, że DH jest zaangażowane w rozwój struktur neuronalnych i tworzy synapsy, czyli połączenia między neuronami. Będę to powtarzać, bo. To jest niezmiernie ważne i te połączenia są kluczowe dla przetwarzania informacji w naszym mózgu. Dlatego też o tym pamiętajmy. Kolejny punkt, który przeanalizujemy, czyli czynnik ryzyka chorób serca, zwłaszcza zawały serca, udary mózgu, to są najczęstsze przyczyny zgonów na całym świecie. W tym kontekście i tu w ogóle chcę od historii zacząć, bo już wiele lat temu naukowcy zaobserwowali, że osoby, które jadły, Puste ryby miały dużo mniej epizodów związanych właśnie z chorobami serca, zawołami udarami. I później zostało to przebadane i naukowcy doszli do pewnej konkluzji. A mianowicie chodzi o to, że spożywali dużo omega-3. Tu możecie zapoznać się z ciekawymi badaniami. Omega-3 może zmniejszyć aktywność enzymów w wątrobie, które są odpowiedzialne za produkcję trójglicerydów. Tutaj dodatkowo te kwasy tłuszczowe mogą zwiększyć rozpad tłuszczu w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia ich poziomu w naszym organizmie. Dodatkowo kwasy tłuszczowe omega-3 mogą aktywować peroksysomy. Które są w naszych komórkach. One przyczyniają się do rozkładu długich łańcuchów kwasów tłuszczowych, i dzięki temu procesowi mniejsza ilość tłuszczu jest dostępna do syntezy trójglicerydów czyli to pozytywnie wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy. Wyobraź sobie, że komórki w twoim ciele to małe fabryki, a tłuszcze to długie łańcuchy koralików, a omega-3 to jakby specjalni pracownicy, którzy wchodzą do tych fabryk i włączają. Maszyny zwane peroksysomami, te z kolei maszyny są bardzo dobre w przecinaniu długich łańcuchów tłuszczowych na mniejsze kawałki, a kiedy te długie łańcuchy są przycinane na mniejsze, stają się mniej problematyczne dla naszego ciała. Mniej problemów oznacza, że w twojej krwi jest mniej trójglicerydów, czyli to jest rodzaj tłuszczu, który w dużych ilościach może być szkodliwy dla naszego serca. Więc dzięki omega-3, które włącza te maszyny do przecinania tłuszczu, niej tłuszczu może być przykształcane w trójglicerydy, co jest dobre dla Twojego zdrowia. Warto też podkreślić, że u osób z insulinopornością, które są często związane z wysokim poziomem trójglicerydów, właśnie omega-3 może pomóc w poprawie wrażliwości na insulinę, a to znaczy, że lepsza reakcja na insulinę pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi oraz metabolizmie tłuszczu. Też trzeba podkreślić o wpływie na lipoproteiny, bo omega-3 mogą wpływać na skład i funkcjonowanie lipoprotein, które transportują tłuszcz w naszym krwiobiegu. I poprzez modyfikację tych cząsteczek omega-3 może pomagać w zmniejszeniu poziomu trójglicerydów. No i kolejny raz temat stanów zapalnych, ale tym razem w kontekście naszego serca. Bo jak wiadomo, omega 3 ma właściwości te przeciwzapalne, a stany zapalne są uznawane za czynnik też m.in. ryzyka w rozwoju chorób, w tym związanych z wysokim poziomem trójglicerydu. Bo co ciekawe, trójglicerydy bardzo często podnoszą się poprzez stan zapalny o niskiej intensywności, ale to w innym odcinku przeanalizuję. Niektóre starsze badania sugerują, że kwasy omega-3 mogą podnieść poziom cholesterolu HDL, czyli tego dobrego. Pamiętajmy, że HDL jest odpowiedzialny za transport cholesterolu z różnych części ciała do wątroby, gdzie może być przetwarzany i usuwany. Omega-3 z kolei może pomagać w procesie zwiększającym efektywność HDL-a w transporcie cholesterolu. I tutaj badania sugerują, że omega-3 może stymulować w wątrobie produkcję większej ilości cząsteczek HDL, co zwiększa ogólną ilość tego HDL-u w krwiobiegu, a to może pomagać w usuwaniu nadmiaru cholesterolu. Kolejne badania, które udało mi się znaleźć, to na temat ADHD, bo może zmniejszyć objawy ADHD u dzieci. To jest zespół Nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi No i tutaj ciekawe badania, które pokazują, że dzieci z ADHD mają niższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 we krwi, porównując je z osobami bez ADHD. Co więcej, liczne badania sugerują, że suplementacja omega-3 może pomóc w zmniejszeniu objawów ADHD, w szczególności kwasy omega-3 mogą pomóc w poprawie nieuwagi i ukończeniu zadań. Pomaga również w zmniejszeniu nadpobudliwości, impulsywności, niepokoju i agresji. Kolejna sprawa. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszyć objawy zespołu metabolicznego, a zespół metaboliczny to zbiór schorzeń obejmujących otyłość, znaną również jako otyłość brzuszno, a także wysokie ciśnienie krwi, wysokie trójglicerydy czy wysoki poziom cukru we krwi i niski poziom HDL czyli tego dobrego cholesterolu. Stanowi to poważny problem zdrowia publicznego, ponieważ zwiększa to ryzyko wielu innych chorób, w tym chorób serca i cukrzycy typu drugiego. Niektóre badania sugerują, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą pomóc w poprawie poziomu cukru we krwi, stanach zapalnych i czynniku ryzyka chorób serca u osób z syndromem metabolicznym. I już o stanach zapalnych mówiłem, ale teraz chcę przeanalizować ten mechanizm jakby odrębnie sam w sobie, bo zapalenie jest naturalną reakcją na infekcję, uszkodzenie organizmu, dlatego też to jest ważne dla naszego organizmu. Mamy też stan ostry i przewlekły stanów zapalnych. Ten ostry, tak, złamiemy nogę, jest stan zapalny, a przewlekły. O niskiej intensywności on jest stosunkowo niebezpieczny, bo my często nie wiemy, że mamy stan zapalny, a on uszkadza komórki, potem tkanki, organy, i potem nagle budzimy się przykładowo z nowotworem. Więc ten stan zapalny dobrze sobie raz na jakiś czas chociaż CRP i OB zrobić, żeby wiedzieć, co tam w naszym organizmie pisze. I tutaj warto zauważyć, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszyć wytwarzanie cząsteczek i substancji związanych ze stanami zapalnymi, mowa tutaj o cytokinach i eiko Zanoidach. No i tutaj liczne badania pokazywały, że systematyczne przyjmowanie suplementacji omega-3 zarówno EPA, DH jak i ALA pomogło wyciszyć stany zapalne. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś choroby przewlekłe, to oprócz zbilansowanego żywienia warto rozważyć ewentualną suplementację. No i teraz przeanalizujemy sobie korzyści płynące, Suplementacji i dostarczania zżywienia dla osób, które mają choroby autoimmunologiczne, bo też trzeba powiedzieć, że autoimmunologia to układ odpornościowy na dobrą sprawę myli zdrowe komórki z obcymi i zaczyna je atakować, tak najprościej mówiąc. Tutaj dobrym przykładem jest cukrzyca typu pierwszego. Jest to najlepszy przykład, w którym właśnie układ odpornościowy atakuje komórki trzustki i one przestają w pewnym momencie wytwarzać insulinę. Według jednych z badań zwiększenie spożycia kwasów tłuszczowych DHA zostało powiązane z niższym ryzykiem chorób autoimmunologicznych. Tutaj mowa akurat o cukrzycy typu pierwszego. Osoby, które spożywały w niemowlęcym i w pierwszych latach życia kwasy tłuszczowe DHA, w późniejszych w latach życia miały mniejsze ryzyko tak wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Z kolei omega-3 może również pomóc w leczeniu takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawu, rzadziejące zapalenie okrężnicy, choroba krona czy łuszczyca, czy też właśnie choroby o podłożu zapalnych. I teraz przeanalizujemy kwestie kwasów tłuszczowych omega 3 w zaburzeniach psychicznych, bo badania donoszą o niskim poziomie kwasów tłuszczowych omega 3 u osób z zaburzeniami psychicznymi. I co ciekawe, wykazano, że suplementacja kwasami tłuszczowymi omega 3 zmniejsza agresywne zachowanie to też jest. Bardzo ciekawa kwestia. Niektóre badania sugerują również, że suplementacja Omega 3 może złagodzić objawy u osób chorych zarówno na schizofrenię, jak i chorobę afektywną dwubiegunową. I też znalazłem badania, które pokazują, jak kwasy tłuszczowe Omega 3 mogą zmniejszyć ryzyko chorób Alzheimera. Tu wiele osób z wiekiem doświadcza pogorszenia funkcjonowania naszego mózgu, a badania łączą wyższe spożycie kwasów omega-3 ze zmniejszeniem pogorszenia naszego stanu psychicznego związanym z wiekiem i zmniejszenia ryzyka chorób Alzheimera. I tutaj jedna z metaanaliz pokazuje, że suplementacja omega-3 może być korzystna na początku choroby, gdy Alzheimer jest bardzo łagodny. Też cały czas, jak robiłem research, to przewijały się badania na temat raka. Rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów. W Polsce od dawna twierdzono, że tłuszcze omega-3 mogą zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów. I tutaj możemy zapoznać się z badaniami, które pokazują, że u osób spożywających najwięcej kwasów tłuszczowych omega-3 ryzyko raka okrężnicy jest aż o 50% mniejsze. Ponadto w niektórych starszych badaniach spożycie omega-3 powiązano ze zmniejszeniem ryzykiem raka prostaty i raka piersi. Jednak tutaj nie wszystkie badania przyniosły takie same wyniki, ale zobaczcie, że już coś się zaczyna dziać. I tutaj jeszcze raz pamiętajmy, że omega-3 ma silne działanie przeciwzapalne, a przewlekłe zapalenie jest uważane za jeden z czynników przyczyniających się do rozwoju raka, w tym raka okrężnicy poprzez zmniejszenie stanu zapalnego, a omega 3 może potencjalnie obniżyć ryzyko występowania tych nowotworów. A to wynika m.in. na wpływ na apoptozę, programowalną śmierć komórek. I omega-3 może stymulować apoptozę w komórkach nowotworowych, czyli proces, w którym uszkodzone lub niepotrzebne komórki są skłaniane do samobójstwa. I to może zapobiegać rozwojowi i rozprzestrzenianiu się komórek rakowych. Też właściwości immunomodulacyjne omega-3 ma, bo wpływa to na działanie układu odpornościowego i potencjalnie zwiększa jego zdolność do identyfikowania i zwalczania komórek nowotworowych. No i też niektóre badania sugerują, że omega-3 może hamować wzrost i podział komórek rakowych, szczególnie w przypadku raka piersi i raka prostaty. No i też warto wspomnieć, że omega-3 może zmniejszyć produkcję kozanoidów w organizmie, które odgrywają rolę bardzo istotną w procesie zapalnym i mogą mieć związek z rozwojem raka. Astma to przewlekła choroba płuc, objawiająca się kaszlem, dusznościami czy Świszczącym oddechem. No i niestety ciężkie ataki astmy mogą być bardzo niebezpieczne. Są one spowodowane stanem zapalnym i obrzękiem dróg oddechowych płuc. A niepokojące jest, że na przestrzeni dekady dokładnie liczba tych zachorowań dzieci na astmę, zarówno w Polsce, jak i na świecie, cały czas rośnie. I tutaj warto przytoczyć te badania, które mówią, że wyższe spożycie omega-3 jest związane z niższym ryzykiem astmy u dzieci dlatego tak istotne jest aby mamy podczas ciąży, karmienia i do roku po bardzo mocno koncentrowały się na odpowiedniej podaży tych kwasów tłuszczowych omega 3. No i też pamiętajmy, że astma jest chorobą, gdzie kluczową rolę odgrywa właśnie stan zapalny w drogach oddechowych, a omega 3 ma silne właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc w redukowaniu stanów zapalnych w płucach i w drogach oddechowych, co Obniża to poziom tego stanu zapalnego i może zmniejszyć częstotliwość i nasilanie ataków astmatycznych. No jak wiadomo, omega-3 ma wpływ na układ odpornościowy, co sprawia, że reakcja alergiczna, które są często wyzwalane podczas astmy, są mniej intensywne. A to może pomóc w obniżeniu ryzyka rozwoju astmy oraz zmniejszeniu częstotliwości występowania objawów u dzieci, które już na nią cierpią. No, i jeszcze raz wcześniej wspomniane eikozanoidy. Te substancje chemiczne w organizmie, które odgrywają rolę w procesie zapalnym, tutaj również w procesie alergicznym i osoby, które spożywały omega 3, mogą zmienić równowagę tych eikozanoidów na mniej i tym samym zmniejszyć stan zapalnych, co może być korzystne w przypadku astmy. No, i markery stanów zapalnych, czyli tutaj cytokiny są białkami sygnalizującymi, odgrywającymi rolę w odpowiedzi w stanach zapalnych i immunologicznych, a omega-3 może pomóc w regulacji produkcji i aktywności tych cytokin i potencjalnie może to zmniejszyć reakcję prowadzącą do objawów astmy. Też kwasy tłuszczowe omega-3 mogą zmniejszyć ilość tłuszczu w wątrobie, czyli to jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Są osoby, co piją alkohol, mają stłuszczoną wątrobę. Są też osoby, które mają niealkoholowe stłuszczenie wynikające czy to z infekcji, czy też z genetycznych po części uwarunkowań, ale najczęściej wynika to z przejadania się śmieciowym jedzeniem w ilości nadprogramowej, czyli przewyższamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne i nasza wątroba nie jest w stanie przepalić tych kalorii. Kolejna sprawa, omega-3 może złagodzić bóle menstruacyjne. Pamiętajmy, że ból menstruacyjny pojawia się w dolnej części brzucha i miednicy i często promieniuje do dolnej części pleców i ud. No i kobietki bardzo często mówią, że może to znacząco wpłynąć na jakość ich życia. Jednakże też badania pokazują, że osoby spożywające nawet niewielkie ilości kwasów omega-3 mogą obserwować łagodzenie bólów menstruacyjnych. I tutaj w jednym badaniu z 2011 roku ustalono, że suplementacja Omegą-3 była skuteczniejsza niż Ibuprofen w leczeniu silnego bólu podczas menstruacji. Kolejną kwestią, nad którą warto się pochylić, że może poprawić jakość naszego snu. A pamiętajmy, że dobry sen jest jednym z fundamentów optymalnego naszego całego zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. A brak snu wiąże się z wieloma chorobami, w tym otyłość cukrzyca czy depresja. W niektórych starszych badaniach wykazano związek niskiego poziomu kwasów omega-3 z problemami ze snem u dzieci i. Obturacyjnym, bezdechem sennym u dorosłych. Dlatego to powinno nam zapalić lampkę nad głową. Warto też wspomnieć, że kwasy tłuszczowe omega-3 były powiązane z niższym poziomem melatoniny. Osoby, które miały niższe stężenie omega-3 w krwi, miały też niższe stężenie melatoniny, co też przekładało się na gorsze parametry wysypiania się. I tutaj badania przeprowadzone zarówno na dzieciach, jak i na dorosłych sugerują również, że suplementacja. Omega-3 może poprawić niektóre aspekty snu i chronić przed zaburzeniami snu. I na koniec też chcę Wam omówić na szybko kwestię zdrowia naszej skóry, bo kwastuszczowy Omega-3 DHA jest y, częścią struktury naszej błony komórkowej skóry, i też badania pokazują, że odpowiednie wysycenie Omega-3 nie tylko powoduje, że mamy bardziej elastyczną tą skórę, ale lepiej wiąże wodę, czyli nie mamy aż tak widocznych zmarszczek i też pomaga w produkcji kolagenu, elastyny, czyli ta skóra jest w lepszej kondycji, najprościej mówiąc. Też pamiętajmy, że kwasy tłuszczowe omega 3 mogą wchodzić w interakcję z niektórymi lekami, do najbardziej znanych właśnie należą leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe i tu omega 3 może zwiększyć ryzyko krwawienia, szczególnie gdy są przyjmowane razem z lekami takimi jak warfaryna, heparyna czy aspiryna. Z kolei leki na nadciśnienie mogą zwiększyć efektywność niektórych leków obniżających ciśnienie, co może prowadzić do zbyt niskiego ciśnienia krwi. Z kolei omega-3 może wpływać na poziom cukru we krwi, co może wymagać dostosowania dawki u osób, które mają leki na cukrzycę. I też no, zalecałbym skonsultować się z dietetykiem klinicznym. Jeżeli chcecie faktycznie suplementować się omegą trójką, bo ma wiele właściwości zdrowotnych, ale pamiętajcie, że to wszystko musi być dobrze poukładane w naszym żywieniu, aby przyniosło nam korzyści. Jeżeli chodzi o ilość spożywanych ryb w ciągu tygodnia, to taką rozsądną opcją jest 2-3 porcje tłustych ryb, co daje nam około 500 mg Epa i DH dziennie. Jeżeli chodzi o kwestie terapeutyczne, to dietetyk kliniczny w postaci właśnie suplementu może zarekomendować nawet nam 2 do 4 gramów EPA i DH dziennie. Więc tutaj te ilości są stosunkowo duże. Więc tutaj kwestia celu, tak naprawdę, jaki chcemy osiągnąć, czy przeciwzapalny bardziej, czy w kontekście jakiejś choroby. Ale tak jak mówię, że to. Literatura w internecie jest bogata, ale najlepiej skonsultować to w indywidualnym przypadku ze swoją osobą z dietetykiem klinicznym. Jeżeli chodzi o produkty, jakie warto jeść, no to tłuste ryby, łososie, pstrągi, krewetki. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Suplementacja też jest spoko opcją, jeżeli ktoś nie lubi jeść tyle ryb. Jeżeli ciekawi was ten temat, to możecie wejść na platformę motywator.tv, tam macie rozszerzony. Temat, jeżeli chodzi o żywienie, to na platformie macie generator posiłków, gdzie podajecie wiek, wagę, wzrost, cel, czy chcecie się odchudzić czy zbudować masę mięśniową i te posiłki też są zbilansowane o odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych, omega 3, EPA, DHA i ALA. Dlatego zachęcam do zapoznania się z materiałem w opisie. Tyle ode mnie, widzimy się niebawem.